Słuchajcie, to jest najnowszy HM iSteady V3, jeden z najciekawszych gimbali do smartfonów, jakie mamy w tej chwili na rynku. To, co go charakteryzuje, to małe i kompaktowe rozmiary. Jest naprawdę malutki i nie sądziłem, że mieści w sobie tak dużo rzeczy. Ma wbudowany statyw, AI tracking dzięki specjalnemu modułowi zewnętrznemu, własne oświetlenie, teleskopowy kijek do selfie, a także odłączany pilot zdalnego sterowania. Sprawdźmy, jak on będzie się nam sprawował w praktyce. Całkiem spoko. Możemy zobaczyć, jaki jest zasięg i jak szybko. I co myślisz? Całkiem szybko. Całkiem spoko, nie? Słuchajcie, jeżeli miałbym powiedzieć jedną cechę, która mi się tutaj podoba najbardziej, która go najbardziej wyróżnia, to jest fakt, że on pracuje z każdą aplikacją. To jest mega sprawa, dlatego że nie tylko z natywną aplikacją firmy HOEM, to jest aplikacja HOEM Joy, ale także z każdą inną, która jest bardziej profesjonalna. Możesz mieć bardzo dobre rozwiązania, nawet nagrywać w ProResie, na przykład iPhone'em 15 Pro i dzięki temu czujnikowi AI jesteś w stanie uruchomić śledzenie poprzez ten gest, tak? I zatrzymać śledzenie poprzez ten gest stop, i każda aplikacja jest w stanie się połączyć. I w tym momencie, słuchajcie, to co robimy, to odłączamy sobie pilota tego zdalnego sterowania, uruchamiamy nagrywanie na odległość i mamy w tym momencie nie dość, że śledzenie naszej sylwetki podczas ruchu, to jeszcze bezpośredni wpływ na nagrywanie i robimy to w każdej aplikacji. To jest zdecydowanie dla mnie cecha numer jeden. Bo zwykle jest tak w tych gimbalach, że musisz najpierw wejść do apki, jesteś ograniczona przez apkę producenta. I w tym momencie nie możesz wykorzystać bardziej profesjonalnych aplikacji. A tutaj możemy wykorzystać profesjonalne aplikacje, dlatego że mamy śledzenie z pozycji sensora AI. Wiesz? I teraz na przykład mam śledzenie, a pokazuję mu ciach. Wyłącza. I teraz mnie nie śledzi, jak widzisz. A chcę sobie wrócić do trybu śledzenia, to mu pokazuję tak. I mam już zieloną diodę. I to widzę dokładnie tu. Wiesz? Tu jest ta zielona dioda i on mi to wyraźnie wskazuje. To, co jest natomiast świetne, ten odłączany pilot zdalnego sterowania, oprócz samego nagrywania, on ma bardzo dużo jeszcze innych dodatkowych funkcji, m.in. przełączanie pomiędzy trybami gimbala, ale też wychylenie, sterowanie jego wychyleniem, sterowanie jego orientacją pion, poziom, no i klasyczny joystick, także jest tego naprawdę dużo. Możemy sobie operować na odległość gimbalem i telefonem tak jak chcemy, zrobić dużo ciekawych rzeczy i właściwie załatwia nam to dodatkową osobę, która powinna nas w tym momencie obsługiwać. Słuchajcie, druga cecha, która jest naprawdę świetna, on się bardzo ładnie składa, jest mały i lekki, jednocześnie ma w sobie już wszystko, jest kompletny. Nie trzeba tutaj żadnego zewnętrznego statywu, chyba że potrzebujesz duży statyw, faktycznie do dużej sylwetki. Ale zobaczcie, jak on ładnie się tutaj składa i ma jednocześnie akumulator na cały dzień. Tu jest wysięgnik teleskopowy, który nam się też fajnie łamie pod odpowiednim kątem i w tym momencie możemy sobie ustawić telefon, ale dla mnie hiciorem jest ten wbudowany tutaj malutki statyw. To jest dopiero jazda, dlatego że on nam zaoszczędza bardzo dużo miejsca i też masy oczywiście. Mamy go zawsze ze sobą i w każdej chwili możemy sobie tego gimbala postawić na stoliku. Dzięki temu nie musimy tej dużej dostawki, jeżeli chodzi o statyw zewnętrzny, która jest dedykowana tylko do niego zewnętrznej, nosić ze sobą jako dodatkowy element. Więc ta kompaktowość i lekkość, a jednocześnie akumulator, który wystarcza nam na cały dzień, to jest naprawdę super sprawa.
Dlatego jeżeli nagrywasz relacje telefonem, na przykład u siebie w firmie, albo prowadzisz własny vlog używając telefonu i dużo chodząc, przemieszczając się lub nie mając kamerzysty, to jest naprawdę chyba jedno z lepszych rozwiązań, jakie można w tej chwili znaleźć na rynku. Ten gimbal ma typowe dla innych gimbali na rynku rozwiązania, jak na przykład przycisk spustowy, czyli trigger. Jeżeli przytrzymasz ten przycisk przedni, blokuje on ujęcie. Dwa naciśnięcia centruje gimbala. Przy trzech naciśnięciach przechodzi do trybu selfie. Tutaj mamy oprócz trackera AI lampę i teraz tę lampę możemy uruchomić sobie poprzez to pokrętło boczne, pomarańczowe. Jeżeli wciśniemy i przytrzymamy, uruchamia nam się i można sobie intensywność oświetlenia regulować poprzez właśnie kręcenie tym pokrętłem. Jeżeli dwukrotnie przyciśniemy to pokrętło pomarańczowe, w tym momencie możemy regulować sobie też temperaturę kolorów. Przesuwamy spokojnie, intensywność oświetlenia w tym momencie zmieniamy. Do tego gimbala mamy dedykowaną aplikację HM Joy. Można tutaj ustawiać m.in. parametry manualne, takie jak sobie życzymy. To jest ta podstawowa rzecz. Możemy też użyć trybu Spotlight, czyli w momencie, kiedy na przykład zaznaczymy, obrysujemy daną rzecz czy dany obiekt na ekranie, on utrzymuje nam w kadrze dzięki temu. Jest tutaj dużo więcej funkcji, między innymi są inspiracje, są tryby kreatywne, ale ten Spotlight mi się bardzo podoba. Można na przykład obrysować sobie jakiegoś człowieka, albo psa, albo przyrząd, czy obiekt, który chcemy pokazywać cały czas. No i dodatkowo mamy tutaj jeszcze zoom, trochę takich projektów kreatywnych. Wiadomo, jest to dedykowana do tego aplikacja. Całkiem fajnie tutaj działa, czyli zoom możemy mieć na strzałeczki też i szereg innych ustawień i funkcji, które są możliwe, na przykład timelapsy, time warp. Tutaj są między innymi też tryby slow motion, ale mamy też przeróżne tryby kreatywne. No dobrze, wiele osób może powiedzieć, fajny jest gimbal, ale z nim jest duży kłopot, bo przecież trzeba nie dość, że go nosić, to jeszcze uruchomienie tego gimbala zajmuje kupę czasu. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Ja tutaj dodatkowo jeszcze wezmę statyw, żeby on mi pomógł zamontować telefon. Więc podstawowa sprawa, rozkładamy go. Następna sprawa, uruchamiamy sobie apkę do wideo. Wkładam telefon. Odpalam samego gimbala. Jedno naciśnięcie i w tym momencie już mi się nagrywa. To jest dosłownie 20 sekund. Ja jeszcze tutaj nie miałem wprawy przy niektórych tematach, dałoby się to zrobić szybciej, ale jak widzicie, już po 20 sekundach możemy zacząć nagrywać i to wszystko nam normalnie działa. Więc jak raz sparujemy sobie gimbala z urządzeniem mobilnym, to później automatycznie po Bluetooth nam się łączy i to wszystko działa od strzału. Jest to dosłownie parę sekund. Myślę, że gdybym poćwiczył trochę, to w ciągu 10 sekund byłbym w stanie rozłożyć całego gimbala, odpalić aplikację i zacząć nagrywać. I w tym momencie mogę sobie zakończyć lub rozpocząć nagrywanie z pozycji samego pilota, dokładnie tu. Słuchajcie, to jest tyle, jeżeli chodzi o tego gimbala. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny i przydatny i pozwoli Wam też podjąć decyzję. Link do tego urządzenia zostawię na dole. Ja uważam, że to jest jeden z ciekawszych i przełomowych, jeżeli chodzi o stabilizatory dla telefonów komórkowych w tej chwili, ze względu na masę tego chipa AI, który pozwala nam śledzić w każdej aplikacji, nie tylko w aplikacji natywnej. Mamy tutaj dużo funkcji, między innymi też ten pilot, który jest oddzielany od całego korpusu, dodatkowe światło. Jest tutaj też gwint na normalny statyw. Ja o tym może nie powiedziałem, ale to jest też
jak najbardziej opcja możliwa. To, że jest ten statyw wbudowany, to, że mamy ten kijek do selfie i cały szereg różnych rzeczy i jego zalet, które są klasyczne dla normalnych gimbali, sprawia, że to jest naprawdę bardzo fajne urządzenie. Uważam, że jest jednym z ciekawszych aktualnie. Mały, lekki, kompaktowy gimbal, a jednocześnie ma naprawdę całkiem dobre możliwości. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!